Bezpośrednie rozważanie męki poprzedzimy rozważaniem próby, jaką dopuścił Bóg na Abrahama. Od Abrahama będziemy uczyć się męstwa i odwagi w przyjmowaniu woli Bożej. Kontemplacja Izaaka będzie dla nas zaproszeniem do wdzięczności Jezusowi za to, iż przyjął na siebie rolę baranka i umarł zamiast Izaaka, czyli zamiast każdego z nas. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie. A on odpowiedział: oto jestem. Powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osiołka, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. –